Namaste. Maria Bukardi z tej strony, prosto z mitycznej Atlantydy. Wieści, wskazówki na kolejny czas. Wiem, co dzieje się dokładnie teraz wokół Ciebie. Wiem, co dzieje się w globalnej świadomości, dokładnie w tym momencie. I wiesz, wskazówką jest numer tego nagrania, który dokładnie teraz pojawia się na moim telefonie. Numer 11. 1 i 1. Nie tylko anielska cyfra, ale również wskazówka dla Ciebie. Twoja indywidualność i Twoja niepowtarzalność. Dbaj o siebie dokładnie w tym momencie. Nie pozwól na to, aby ta ciemna sieć mroku wciągnęła Cię w swoje sidła. Dbaj o Twoją energię. Dbaj o Twoje światło. Dbaj o to wszystko, co w Tobie, to wszystko, co wokół Ciebie. Pamiętasz, wiele lat temu mówiłam o tym, że przez 7 lat mrok będzie zbierał swoje plony i że jedynym ratunkiem w takim momencie jest Twoja wibracja. Jeżeli Twoja wibracja będzie niska, wypełniona strachem, niepewnością, wypełniona globalną świadomością, to będzie ciemna i czarna. I wówczas siły mroku mają do Ciebie dostęp i mogą zrobić z Tobą wszystko, co im się tylko podoba. Zadbaj więc o to, by Twoja wibracja była wysoka, jak najwyższa. I te wszystkie wskazówki masz na naszych ceremoniach. Dokładnie w tym momencie wróć do wszystkich naszych poprzednich transmisji. W głębi Twojego serca poczujesz, jaki to będzie numerek. Może będzie to numerek 11, może 22, a może 38, a może 99. Poprzez każdą z tych transmisji, którą przeżyliśmy razem, którą nagrałam dla Ciebie, którą przygotowałam dla Ciebie, podwyższasz Twoje wibracje. Czyli dokładnie w tym momencie, gdzie będzie Ci smutno, gdzie pojawi się odczucie niepewności, nie wiesz jak dalej, co będzie, to dokładnie w tym momencie otwierasz moją stronę www.bukardimaria.com i tam masz zakładkę ceremonie. Otwierasz tę ceremonię, wybierasz ten numerek, który najbardziej jakoś będzie Cię przyciągał. Może zdjęcie, bo do każdej ceremonii, prawie do każdej ceremonii jest zdjęcie przewodnie. Otwierasz i słuchasz. Słuchasz i pozwalasz, by ta energia rozświetliła wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. Podwyższasz Twoją wibrację. Wysoka wibracja oznacza, że masz połączenie z siłą wyższą, masz połączenie z Twoim aniołem stróżem i on prowadzi Cię i zawsze jesteś we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I zawsze po niteczce ta energia Cię również chroni, całe Twoje pole energetyczne. Niskie wibracje to strach, obawy, choroby, to również niskie wibracje. Jeżeli masz wysoką wibrację, to dbasz o siebie. Dbasz o Twoje zdrowie, o Twoje szczęście. I nieważne, co będzie się działo wokół Ciebie, pamiętasz? 7 lat mrok będzie zbierał swoje plony, ale on idzie po wibracji. Zawsze po wibracji. Wysoka wibracja, światełko w głębi Twojego serca. Rozświetlone Twoje otoczenie i już energię mroku widzą to, ojej, światło, świeci, nie, tutaj jest za gorąco, uciekamy, szukamy kogoś, kto ma niską wibrację i tą osobę możemy zaatakować. Więc widzimy się jutro na naszej ceremonii numer 100, ale wykorzystaj każdy dzień, każdy moment, gdy jest Ci ciemno, szaro, buro i ponuro, gdy tak się czujesz. Otwierasz moją stronę i wracasz do tych poprzednich transmisji. Podwyższasz Twoją wibrację, a następnie idziesz dalej. Pamiętaj, każdy z nas ma wolną wolę. Każdy z nas ma swoją własną, indywidualną drogę. Każdy z nas ma swoje powołanie, do czego został powołany tutaj na Ziemi. Nie patrz więc na innych ludzi, jak oni reagują na wiadomości, na globalną świadomość, tylko patrz na siebie, bo Ty masz odpowiedzialność za Twoje życie. Ty masz Twoją wolną wolę. Zadbaj więc o siebie dokładnie w tym momencie. Tak jak w samolocie, prawda? Najpierw zakładamy maseczki tlenowe dla siebie, a dopiero później dla naszych dzieci,
czy osób starszych, które są pod naszą ochroną, którymi się opiekujemy. Dokładnie tak w tym momencie. Zadbaj o siebie, o Twoją wibrację, wysoką wibrację, pozytywną wibrację, a później możesz pomagać innym. Czyli wskazówka na kolejny czas. Wróć do naszych ceremonii, wróć do wszystkich poprzednich przesłań, moich starych filmów. Może jakiś tytuł dokładnie w tym momencie z Tobą rezonuje. To na pewno jest tam dla Ciebie wskazówka. Dokładnie teraz, na ten czas. Czyli główka do góry, żeby Ci korona z głowy nie spadła. Wysoka wibracja, świadomość siebie, świadomość tego, że istoty wyższe dbają o Ciebie, chronią Cię, opiekują się Tobą. Musisz tylko tego chcieć, bo one szanują Twoją wolną wolę. Uwolnij się od sieci mroku, uwolnij się od negatywnych wibracji, a jest to Twoja najlepsza ochrona i obrona. Zapraszam Cię na jutro, na naszą kolejną transmisję i kolejne wskazówki na aktualny czas. Twoja Maria Bucardi.